Baliśmy się tego wszyscy. Baliśmy się jak cholera. Może taki język nie przystoi naukowcowi, ale w tej chwili nie ma to większego znaczenia. W tej chwili już wiemy, że ostrzegano nas od dawien dawna. Starożytne zapisy w postaci hieroglifów czy pisma Majów, Moai z Wyspy Wielkanocnej, Stonehenge, piramidy, to wszystko połączone do kupy daje w końcu jasny obraz. Szkoda tylko, że jest już za późno. Oto nadszedł dzień zagłady. I nie jest to żadne bajdurzenie, wróżenie z fusów, zapisy z pogranicza fantastyki zawarte w Nowym Testamencie. To się dzieje naprawdę. Tu i teraz. Widzę to na własne oczy. Szczypałem się już tyle razy, żeby upewnić się, że nie jest to sen, że aż boli mnie ręka. Apokalipsa nastąpiła. To znaczy rozpoczęła się i trwa w najlepsze. Pierwszy był wybuch. W zasadzie nie był to do końca wybuch, a raczej... szukam słów... O, pierdnięcie. Nic innego nie przychodzi mi w tej chwili do głowy. Zresztą nie mam w tej chwili czasu na szukanie bardziej kurtuazyjnych określeń. I wiem, że nie będę go już miał. Superwulkan pod parkiem Yellowstone był obserwowany od wielu, wielu lat. Rozmaite czujniki sejsmiczne i GPS rozmieszczone wokół kaldery monitorowały stan wulkanu przez całą dobę. Pierwsze sygnały nie wywołały większego niepokoju wśród naukowców z University of Utah i US Geological Survey. Ot, kolejne pomrukiwania starego kumpla, który od 640 tysięcy lat spokojnie sobie drzemał, posapując od czasu do czasu jak rozleniwiony kocur podczas poobiedniej drzemki. 76 godzin temu doniesienia z USA mówiły, że nastąpiło coś w rodzaju tąpnięcia. Zatrzęsła się ziemia, kilka drzew się powaliło, stłukło się kilka szklanek. Jedyną rzeczą, która odrobinę zaniepokoiła badaczy, było całkowite ustanie pracy gejzerów i gładka powierzchnia gorących źródeł w parku. Gdybyśmy wtedy połączyli to z doniesieniami z polskich, rosyjskich i chińskich kopalń o wzroście temperatury na najniższych pokładach o 30 stopni Celsjusza, w sumie nic by to nie dało, bo stało się coś, czego powstrzymać się nie da. Ziemia rozpada się na moich oczach. W jakiś sposób, nie wiem do końca jaki, pokłady magmy przegryzły się przez litosferę i dotarły do najniżej położonego punktu na Ziemi, do głębi Challengera na dnie rowu mariańskiego. Tam nastąpiło zapadnięcie się dna oceanicznego. W wyniku tego masy wody poddane olbrzymiemu ciśnieniu wdarły się w wytopiony przez magmę tunel i parły w stronę przeciwną. Wzrost ciśnienia, jakie wytworzyło się w efekcie starcia dwóch żywiołów, spowodował natychmiastowe pękanie płaszcza skorupy ziemskiej. W efekcie ziemia zaczęła się rozstępować i zapadać do środka, finalnie prowadząc do jeszcze większego wzrostu ciśnienia w dolnych warstwach litosfery. Nastąpił tak zwany efekt domina. W pierwszym etapie, jeżeli tak mogę to nazwać, zginęło około 10% światowej populacji. To dużo więcej niż w 2020 roku, gdy na Ziemi szalał wirus SARS-CoV-2. Gdy Ziemia zaczęła się zapadać, runęły najwyższe budynki na świecie stawiane z tak mrówczym mozołem. Najniżej położone punkty Ziemi poddawały się wewnętrznemu ciśnieniu i wystrzeliwały w niebo jak fajerwerki. Wielkie rowy afrykańskie powiększyły swoją szerokość i głębokość 8-krotnie w zaledwie kilkanaście minut. Niepoliczalne litry wody wlewały się w rozgrzane czeluści Ziemi, wytwarzając jeszcze większe ciśnienie. Ziemia zapadała się w sobie, kumulując przeogromną siłę, zupełnie jak mistrz bokserski okładany na ringu przez przeciwnika tuż przed zadaniem nokautującej kontry. W pewnej chwili ta zgromadzona, skumulowana energia wystrzeliła w górę, zamieniając w pył wszystko, co stało jej na drodze. Można by to porównać do kichnięcia. Olbrzymiego, potężnego kichnięcia, wyrzucającego gęste smarki.
Tylko kichnięcie nie zabija. Nie licząc tych kichnięć z 2020 roku, a to konkretne pozbawiło życia około 60% ludzi i zwierząt. I zniszczyło miasta, i wsie, i... Szkoda czasu na wyliczenia. Chociaż z drugiej strony, czy ja się gdzieś spieszę? Czy jest ktoś, komu mógłbym przekazać swój zapis wydarzeń? Przecież i tak wszyscy właśnie giniemy. Fajnie to musi wyglądać z pokładu Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Ziemia przestaje istnieć. Na ich oczach. 5 astronautów uzależnionych od ludzi na Ziemi obserwuje, jak znika życie. Może płaczą, może krzyczą. W najdalszych zakątkach ich mózgów zaczyna właśnie kiełkować myśl, że zostaną ostatnimi ocalałymi. Do czasu, aż skończy się żywność. I tlen. Właśnie, tlen. O tym nie powiedziałem. W efekcie rozpadu litosfery i wyrzucenia jej części z ogromną siłą w górę nastąpiło olbrzymie uszkodzenie atmosfery. W efekcie tego kosmiczna próżnia wysysa ziemskie powietrze. Nadążasz, nie? Okej. Licząc na szybko, zostało mi... nam... kilka godzin życia, nim się podusimy. Oczywiście biorąc pod uwagę, że wcześniej nie trafi nas szlak pod jakimś gruzowiskiem albo w jakimś wybuchu, bo dookoła wszystko się wali i wybucha. Patrzę na to wszystko przez lunetę, stojąc pod szczytem jednego z wyżej położonych wzniesień w okolicy. Wiem, co sobie właśnie myślisz, że wszystkie wysoko położone punkty nie są bezpieczne. Po pierwsze, sprawdziłem i wiem, że pod stopami mam skałę, więc eksplozje, implozje, zapadnięcia czy erupcje mnie nie dotyczą. Po drugie, nic mi się nie zawali na głowę, ponieważ szczyt wzniesienia mam zaledwie 20 cm powyżej linii ramion. Wybacz mi te naukowe obliczenia i określenia, ale nic na to nie poradzę. Zresztą nie ma na to czasu. O, opiszę ci, co widzę. Widzę zapadającą się ziemię, która po chwili strzela w powietrze milionami ton skał, torfu i gliny przemielonych w pył. Widzę walące się kościoły, do których chwilę wcześniej weszła przynajmniej setka wyznawców jakiejś tam religii. Widzę ludzi, a w zasadzie tylko ich kontury, bezładnie lawirujących między gruzami i płonącymi szczątkami czegoś, co trudno mi w tej chwili nazwać. Może to samochód? Może kiosk, może grupa ludzi. Wszędzie są płomienie i czarny dym. Tutaj, gdzie stoję, nie dociera żaden dźwięk. Ale i tak wiem, że oni krzyczą. Błagalnie jęczą w nadziei, że zostaną oszczędzeni. Nie zostaną. Nikt nie zostanie. Właśnie w tej chwili wypełnia się nasz koniec. Nasze przeznaczenie. Od początku istnienia ludzkość skazana była na wymarcie. Prędzej czy później musiało to nastąpić. I następuje teraz. W sumie żal mi ich. I żal mi siebie. Wiem, że jako naukowiec, umysł badawczy, skoncentrowany na poznawaniu tajemnic świata i wszechświata, nie powinienem dopuszczać do siebie takich myśli i uczuć jak współczucie, zrozumienie, troska. Powinienem pracować na schematach zero-jedynkowych. Coś jest czarne albo białe. Jest tak lub nie. Udowodnić albo obalić. Bez domysłów, doszukiwania się głębszego znaczenia. Ale ja jestem trochę inny. A może bardziej inny? Nie ma czasu tego roztrząsać. Ogólnie jestem taki pół na pół. Szkoda mi tych ludzi, którzy poniżej giną. A ja to widzę. Szkoda mi dobra, które przepada. Szkoda mi tych wszystkich osiągnięć, zdobyć cywilizacyjnych. Porażek też mi szkoda, bo one nas, ludzi, umacniały. Szkoda mi tego, że już nie będzie wschodów i zachodów słońca. Że nie będzie można wziąć dziewczyny za rękę i pójść z nią byle gdzie. Szkoda mi tych słów spisanych, wypowiedzianych i tych przemilczanych też mi szkoda. Żałuję bardzo braku odwagi do podjęcia działań, które przecież podjąć mogłem. Co z tego, że mogły się okazać porażką? Porażki przecież nas wzmacniają.
a teraz nie wiem, czy okazałyby się zwycięskie, czy nie. Jedyne, czego nie żałuję, to chwil minionych. Teraz mogę do nich wrócić. Przywołać je z dalekich zakamarków swojej pamięci. Wiele z nich zdążyło pokryć się już patyną. Pozacierały się najistotniejsze fakty, ale wciąż są. Pamiętam na przykład swoją pierwszą miłość. Aneta jej chyba było. Tego już nie pamiętam, ale pamiętam, że była. I co robiliśmy, też pamiętam. Tego się nie zapomina. Nie pamiętam swojej pierwszej jazdy na rowerze, ale pierwszy rower kupiony za swoje pieniądze już pamiętam. Pamiętam szum i zapach morza, majestat gór. Pamiętam smak gofrów, chociaż nie jadłem ich od ponad 10 lat. To zabawne, że człowiek w obliczu śmierci przypomina sobie tak błahe rzeczy. Nie pamiętam i choćbym się zesrał, to sobie nie przypomnę wzorów skróconego mnożenia, tangensów i kotangensów, wzorów chemicznych większości substancji. Pamiętam, że woda to H2O, a tlen to O2. A teraz ta woda, po części, nas zabija, a tlenu zaczyna brakować. Pamiętam też, że nas ostrzegano. Egipcjanie, Majowie, Aztekowie. Dla nas była to miniona historia. Ciekawostka, obiekt badań. Dla nich rzeczywistość. Może nie taka, jaką mamy teraz, w tej chwili, ale zdawali sobie sprawę, że to nastąpi. Pojawia się też zazdrość. Tak. Osobiście zazdroszczę tym, którzy umarli spokojnie chociaż kilka dni wcześniej. Nie musieli cierpieć tak, jak my teraz cierpimy. W całym swoim naukowym życiu skupiałem się na odnalezieniu rozwiązania uwolnienia ludzkości od problemu śmierci. Na opracowaniu metody, która pozwoli ludziom żyć wiecznie. Myślę, że teraz, w obliczu nieuchronnie zbliżającej się postępującej zagłady, udało mi się odkryć to, co ocali przynajmniej część gatunku. Mam mętlik w głowie. Mieszają mi się wspomnienia z czasem rzeczywistym. Na przemian tracę i odzyskuję świadomość. To zapewne efekt zmniejszonej ilości tlenu. Nie mam przy sobie wskaźników, ale bezpieczne normy na pewno zostały już dawno przekroczone. Wiem, że jest za mało czasu, żebym mógł wdrożyć swój plan. Definitywnie giniemy. Posiadam receptę na ocalenie, ale o ironio, nie posiadam wystarczająco dużo czasu, żeby ją zrealizować. Może gdybym skupił się na tym, a nie opisywaniu wydarzeń, może mógłbym ocalić. Może mógłbym zmienić. Jest 20 dzień października 2020.